Cześć, z tej strony Mike. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku serii Newsflash. Bez zbędnej zwłoki zaczynamy wiadomości. Zaczynamy oczywiście od strony bitcoinplorg. Artykuł Tomasza Sawczaka. Francuska żandarmeria wykorzystuje blockchain Tezos. Francuskie Centrum Żandarmerii do Spraw Cyberprzestępczości C3N korzysta z blockchaina Tezos. Agencja uruchomiła pierwszy inteligentny kontrakt we wrześniu. Informacja oczywiście podana wcześniej przez Nomadic Labs. Jest to jeden z pierwszych przykładów tego, jak organizacja rządowa wykorzystuje inteligentne umowę do celów operacyjnych. Proszę bardzo, bardzo fajna sprawa. Fajna informacja do Tezosa. Przechodzimy do kolejnej informacji i zobaczcie, że e, jeśli chodzi o wypowiedź sekretarza skarbu, czy właściwie z ministerstwa skarbu, tak, Deputy Treasury Secretary, tak. E, krypto podnosi pytania o samozarządzenie, tak. E, ten sekretarz stwierdził, że zdecentralizowane, prywatnie wypuszczane cyfrowe waluty mogą przenieść pewne funkcje z władz stanowych do sektora prywatnego. Oczywiście wiadomo, że chodzi o to, że jeżeli będzie tutaj jakieś rozliczane pieniądze, chodzi o pieniądze głównie, tak. Kontrakty, pewne tego typu rzeczy, tak, no oni się boją. No. Z jednej strony Stany Zjednoczone są krajem federacyjnym i dużo też tutaj jest po stronie stanowej, ale jednak z drugiej strony jest też władza federalna, rząd federalny, który zarządza. Zobaczcie, oczywiście, jak zwykle, nielegalne używanie krypto są jedną z tych problemów na szczycie, tak, czy właściwie w głowie, na szczycie tych problemów, w głowie skarbu, oczywiście, tak. Jedne z, z problemów tak jest, tak cyfrowe waluty mogą być potencjalnie używane do unikania yy, obecnych ram prawnych, jak między innymi rządowe opodatkowanie, AML i pf, przeciwdziałanie terroryzmowi. Oczywiście jak już to podniosł Rafał Kiełbos tą informację na ostatnim live, przepisy AML są tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby tam gdzie jest podatek dochodowy, tam gdzie ma, nie ma podatków dochodowych nie ma AML. -u. Oczywiście nie mówimy tutaj o temacie KYC, który, który jest zupełnie odrębny. Także rządy rządami, a krypto swoją drogą. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Kolejnym newsem jest zobaczcie, że Maroko planuje rozszerzenie dostępu do usług finansowych z fintechami, tak? Chcą rozszerzyć swoje jakieś usługi finansowe i zrobić integrację technologii blockchain z krajowym systemem finansowym, to jest bardzo, to jest bardzo fajna, bardzo fajna informacja. Było to oczywiście podczas Africa Blockchain Summit, tak, w Maroko, w stolicy, która nosi bardzo fajną nazwę Rabat, no. Blockchain jest najbardziej destructive, technologii w tej dekadzie. Disruptive to znaczy, że burzy istniejący system, tak, to no, jest przerywać, burzyć, niszczyć, różnie to można przetłumaczyć. Także, słuchajcie, no fajnie to wygląda. E, mi się to osobiście bardzo podoba. Oczywiście, zobaczcie, budu budują, jest kolejna informacja, 36 MW e, farmę e, w partnerstwie z American Bitcoin, e, American Bitcoin Company Soluna, czyli firma Soluna. American Bitcoin, no ciekawe. Cóż, nie wiem dlaczego z wielkich napisali. E, Bitcoin nie jest amerykański, Bitcoin jest światowy. Przechodzimy do kolejnego newsa. No, kolejny rząd. Rząd z Bawarii ma wypuścić certyfikaty oparte o technologię blockchain, czyli będą tutaj oczywiście Chamber of Industry, czyli to jest jakiś tam. Jak to przetłumaczyć? Myślę. Nie hala, tylko przemysłu, Związek Przemysłu, cech przemysłowy i tak dalej, tak? I handlu w mieście Monachium, w górnej Bawarii, tak? Będą. Training Certificates, czyli te certyfikaty treningowe wypuszczane już od następnej wiosny w, przy, w współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, tak chyba możemy to przetłumaczyć tak, Zn, znaczek tak, Made in Bavaria. Chodzi o to, zobaczcie, certyfikaty są pierwszym krokiem, aby konkretnie, w konkretnym zastosowaniu używać blockchain w branży administracji i mogą zostać teoretycznie rozszerzone do dowolnego rodzaju dokumentu, czy jest to certyfikat, Wola czy też, czy też kontrakt, tak? Chcemy uruchomić dużo więcej praktycznych zastosowań wkrótce. No cóż, super super sprawa. W innych krajach, tak jak widzicie, South Alberta Institute of Technology, tak, też mają te różnego rodzaju papiery wypisywane. No to jest super zastosowanie technologii blockchain. Przechodzimy do kolejnego i znowu uniwersytety, Uniwersytety Harvarda. <laughs> Rozrobił symulację kryzysową symulację pod nazwą Digital Currency Wars, czyli wojna o pieniądz, tak to mo można powiedzieć, tak. E jeżeli zawiodą e sankcje ekonomiczne, to jak e jak, będzie, jak będą Stany Zjednoczone używać swojej mocy? Bo już wiecie o tym na pewno, czy swojej władzy, tak naprawdę. Eee, wiadomo, o, że chodzi o to, że no, kryptowaluty są sposobem na unikanie sankcji ze Stanów Zjednoczonych. Robi to Rosja, robi to Iran. Eee, Chiny w tej chwili tak chcą stworzyć cyfrowego juana. Amerykanie się tego bardzo boją, bo moim zdaniem, utrata, jeżeli dolar straci st status cyfrowego pieniądza, to amerykańska gospodarka i potęga rozwali się jak domek z kart, i tutaj wtedy można się obawiać, że będą próbowali walić atomowami. No bo to. Jak już nic nie zostanie, to zostanie tylko kolejną wojnę, tym razem światową. No, tak. Jeżeli yy, nie, nie zagłodzimy Północnej Korei ekonomicznie, to bez współpracy z Chinami yy, i można powiedzieć, nie wiadomo, czy to jest, yy, nie wiadomo, czy ich celem nie jest to, żebyśmy zawiedli. No, powiem Wam szczerze, ciekawa. O, zobaczcie: Dollar Dominance Treated. Treated. treated <ścoughs> to znaczy, że zagrożona jest dominacja dolara. Przechodzimy do kolejnego newsa. I zobaczcie, że tu jest cały artykuł, nie będę tutaj omówił. Jak rozszedł się fake news, o którym ja nawet mówiłem, bo nawet pewne, pewne super portale, które, polskie oczywiście, które podawały dalej fake newsa, pomimo tym, że Mike, Mike w Newsflashu już powiedział o tym, że to jest fake news. Tunezja oczywiście pojawił się fake news, może kawałek historii o tym, że Tunezja będzie pierwszą CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, cyfrową walutę banku centralnego, będzie wypuszczać. Tunezja wszystkiemu zaprzeciła i tu jest cała informacja o tym, jak to się zostało, e, jak to zostało wypuszczone i tego typu. Tego typu rzeczy, oczywiście, informacja była o tym, że w, przy pomocy startupu z Rosji i tak dalej, możecie przeczytać w tym artykule, ja nie będę wnikał. W każdym razie CBDC e, tunezyjskie jest fake newsem, to uważajcie na to. I zobaczcie tutaj, że firma, e, firma blockchainowa e, Chainalysis zwalnia 20%, 20 e, pracowników. Tak, zwolniło 39 osób tak? to jest około 20% siły roboczej. E, startup stawia swój e, priorytet na na osiąganie zysków, tak, i dostarczanie pro, produktów na rynek. No cóż, powiem szczerze, nie jest to pierwszy raz, ale takie rzeczy działy się najczęściej w 2018 roku. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Steam zwolnił pracowników, że, że jeszcze inne firmy, na pewno Steam, pamiętam, ale ktoś jeszcze zwalniał pracowników, a tutaj się okazuje, a tutaj się okazuje, że, że tutaj także Chain Chainalysis zwalnia pracowników, no cóż, zobaczymy, co się będzie z tego działo. No, możemy spodziewać się też w pewnym momencie spektakularnych upadków firm blockchainowych. I teraz zobaczcie, że regulatorzy z Chin dalej mają, dalej twardo naciskają na kryptowaluty, tak? Kolejne, kolejne ostrzeżenia, jeśli chodzi o ten przemysł i o sprawy związane z tym przemysłem, tak? Wiadomo, 2000, 2017 rok to był rok, w którym Bitcoin, ICO zostały zakazane w Chinach i to, to to wiadomo teraz dalej oni dalej oni ostrzegają o zagrożeniach i o różnych jakichś tego typu rzeczach no cóż Chiny z jednej strony kopanie stwierdzili że nie zakazujemy no bo to jest dla nich biznes co tu dużo mówić ale z drugiej strony ale z drugiej strony no są tutaj tutaj informacje które, które mówią o tym że jednak Chiny szczególnie u, uważają, że to są jakieś tam nielegalne i tego typu, tak. Zobaczcie, risk of subsidy, issuance of financing, tak. No, e, z taką regulacją tutaj trzeba, trzeba uważać, tak. Władze zauważyły, że będą przeprowadzać dochodzenia i zbierać dowody połączone z nielegalnymi, czy też tam o, o, aktywnościami związanymi z kryptowalutami i skazywać osoby oskarżone, czy karać osoby oskarżone zgodnie właśnie z tym, z tym aktem. Także to jest, to jest tego typu sprawa. No i przechodzimy sobie do ostatniego newsa. I tutaj nie wiem, czy wiecie, 25 listopada, czyli już za trzy dni, będzie spotkanie Binance w Katowicach Między godziną 18 a 19, oczywiście czas centralny. Między innymi będzie tam skoń Papryki Emilia i będzie tam też Oscar. E, można powiedzieć, że szef działu inżyniernego, e, e, szef działu inżynieryjnego tutaj jest właśnie VP, to nawet nie wiem, jak to jest skrót, angielskie skróty zamiast nazwy, nie wiem, brygadzista, kierownik, pomocnik murarza to jakiś VP i tak dalej, to head of community. No e, i chciałem wam tylko przekazać informację o tym, że jest konkurs na oficjalnym Facebooku Binance, e, możecie go oczywiście znaleźć, Binance Poland, wpiszcie czy tam Binance Polska znajdziecie. E, I jest konkurs na typowanie kursu, e, kursu BNB. Można wygrać jedno BNB i czapkę Binance. Proszę bardzo, tylko kiedy ja dostanę jakieś gadżety z Binance, no to ja nie wiem. No, no cóż, przejdźmy teraz do podsumowania. Dosyć już wody lania. Co mogę powiedzieć poza tym, że rynek spadł, Bitcoin spadł, cytując klasyka, co ja będę jadł, a prawda jest taka, że trzeba zbierać Satoshi, bo to jest jedyna słuszna droga, nie tylko Satoshi, ja troszeczkę Walty. Może mnie skrytykujecie, coś krytykujecie, Świniolis, XX re, re, repu, Republika, ikony, tego typu rzeczy. No, różne talony na balony i tak dalej. Trochę muszę poimpestować w krypto. Dobry moment jest teraz moim zdaniem, chociaż niektórzy mówią, że będzie 5, 4, 3, 2, 1 i w ogóle nic nie będzie. Niczego nie będzie, niczego, tak. Nie będzie policji, nie będzie kanarów, nie będzie bitcoina, nie będzie eterów. No, tym optymistycznym akcentem ja jednak wierzę, że będzie. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady finansowe. Każdy orze jak może, każdy inwestuje w to, co lubi. Jak to mówi WSH, król jest tylko jeden, a reszta to gawno. A ja mówię, że jednak trochę jest projektów lepszych i gorszych. Trzeba dywersyfikować, żeby później spekulować. No z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.